Mam, chyba, że chcesz występować ze mną. Nie. Nie chcesz występować? Nie. Jeszcze nie? Dobra, siema ludziska. Sobota dzisiaj. Śniegu dalej nie nasypało, ale dzisiaj taki króciutki materiał. Bo akurat przechodziłem, na to mam mało czasu, ale... To nie jest złe, to słowo mało czasu. Ale nieważne, bo się gubię. Renault Twingo 2. Tego powiem wam szczerze, że nie mieliśmy takiego samochodu jeszcze. Już wam to pokażę, przyłączę kamerę. Dobra, nagrywa się, dobra. Idziemy do środka. Słowo po sprzedzie do przodu. Uderzony w przód. Zderzak jest do wyrzucenia. Maska do wyrzucenia. Trzymaj ją, spróbujemy zaraz ją podnieść. Czy dostał w prawy bok? Prawy bok uszkodzony. Odłamało lewy. Tył jest dobry. Środek. Poduszka wyszczelona, jedna, druga, czyli jest szansa, że był pasażer. Zadziałało. Śmieszny ten licznik. Czekajcie, bo dzwonili, może mi przerwało. Licznik śmieszny. No nie wyciągniemy, już są akumulatory tutaj wyciągnięte, więc nie odpalimy. Widzę Bida Air Edition, czyli bez klimatyzacji. Dobrze widzę, dobrze, bez klimatyzacji. Kurde, jakie to wszystko teraz plastikowe, patrzcie. Kurde. Po taniości robią. No ale mamy. Twingo 2, jakby ktoś potrzebował, to jest. Ale karoserię też spróbuj wyciągnąć, bo wystawimy te drzwi, dobra? Panie Jacku. Tak? Karoserię też weź. Czyli drzwi. Drzwi. Okay. Zderzak tylny też jest, widzę, dostał, musiał też dostać. Dostał, no. Musiał się, jak dostać trzeba, to może go obróciło i może zahaczył czymś. Lampy były całe. Znaczy całe drzwi wykręcić? Znaczy nie, drzwi, boczki osobno, zamki powyciągaj, żeby sama karosera była. Aha, no dobra. Bo jak to potem dajemy w całości na magazyn albo na zewnątrz, to no. Potem, wiesz, dojdzie tam woda, wilgoć i to pognije, to spoko. Lepiej to mieć całe i nie niszczyć reszty elementów. Co tam, Adam mechanik? Kluczyki. Proszę cię bardzo. Dobra. Drugie drzwi też są dobre. Błotnik plastikowy w ogóle. Tutaj jak renówki mają meganki, na przykład jak miały dwójki już pierwsze. Pierwsze plastiki były w dwójkach megankach. No tyle no. Jakby ktoś potrzebował do Twingo 2, to zapraszam.